Cześć, witam wszystkich serdecznie na najważniejszej motoryzacyjnej imprezie w Polsce, czyli Poznań Motor Show 2018. Muszę zacząć od tego, że jest to nietypowe dla mnie wystąpienie, dlatego że po raz pierwszy od przeszło 1000 odcinków, które już nagrałem na przestrzeni lat, odkąd testuję auta. Dzisiaj jestem ograniczony czasem, jest limit, muszę się tego trzymać, dlatego przyniosłem ze sobą takie śmieszne coś z wyraźnymi cyframi, jak dla starych ludzi, żebym na pewno tego nie przeoczył. Nie nastawiłem budzika, no ale wystarczy, że mam ten wyświetlacz, także będzie mi przypominał, ile minut już opowiadam wam o różnych rzeczach i będę się tego trzymał. Przynajmniej się postaram. Taka jest koncepcja. Słuchajcie, temat dla motovlogerów, jaki otrzymaliśmy w tym roku, jest to motoryzacja jutra. Zaraz do tego przejdę, ale może jeszcze nawiążę do tego, co się stało od zeszłego roku. Jak nastąpiło właśnie, jak duża zmiana miała miejsce względem zeszłorocznych targów. Ponieważ jestem już drugi raz z rzędu zaproszony w charakterze VIP-a przez organizatorów targów poznańskich, za co im serdecznie dziękuję, to jednak w tym roku jest olbrzymi przełom. W zeszłym roku byłem zaproszony na Press Night, podobnie jak i w tym roku, jak również na Press Day, żeby wykonać moją pracę, nagrać samochody, dziewczyny i to wam zaprezentować na moim kanale w mediach społecznościowych. W tym roku vlogerzy zostali potraktowani już jakby kompletnie jesteśmy w innym wymiarze. To wszystko urosło do czegoś bardzo dużego, czego dowodem jest właśnie to moje dzisiejsze wystąpienie dla was. Siedzimy w najbardziej reprezentacyjnym miejscu targów i myślę, że wszyscy włącznie ze mną widzą ten przełom w mediach, jaki nastąpił. Już youtuber, twórca internetowy nie jest traktowany po macoszemu na zasadzie takiej no, dodatkowej ciekawostki, tylko urosliśmy w siłę, jesteśmy traktowani, no może nie na równi jeszcze, wiadomo, z dużymi redakcjami, magazynami, które można kupić w kiosku, telewizją, broń Boże, ale już jest ta różnica mniejsza. No i teraz właśnie nawiązując do tematu motoryzacja jutra. Widzowie mojego kanału pewnie się zastanawiają, motoryzacja jutra, czy na pewno ja jestem najlepszą osobą, żeby wypowiadać się na ten temat? No więc może wytłumaczę wszystkim pokrótce, o co chodzi. No chociażby o to, że siedzimy w moim prywatnym aucie, które z motoryzacją jutra nie ma wiele wspólnego. Jest to widlasta ósemka, wolnosący silnik, 5-litrowy. Czyli jakbyśmy się zastanowili tak, paliwożerny, totalnie nieekonomiczny, głośny, samochód, jakim jest Mustang GT, jest też niepraktyczny w sumie pod każdym względem, a jednak wożę nim swoją rodzinę. Ale o dziwo spełnia normę Euro 6, słuchajcie. I to jest ciekawostka, pewnie niektórzy z was są zaskoczeni. Tak, norma Euro 6, która wcale nie jest łatwa do spełnienia i wiele samochodów jeżdżących po naszych drogach nie spełnia tej normy. A właśnie motoryzacja jutra wiąże się bardzo ściśle z normami emisji spalin, które są strasznie ciągle śrubowane i windowane do niebotycznych poziomów. Dlatego też między innymi Volvo odeszło od koncepcji większych silników na rzecz jedynie 4-cylindrowych jednostek. I w benzynowych, i w diesla, silnikach diesla mamy tylko 4-cylindrowe silniki, 2-litrowe. Tak więc no, trzeba się z pewnymi rzeczami pogodzić. Mi jako entuzjaście motoryzacyjnemu i miłośnikowi dużych silników, jestem z zawodu muzykiem, więc kocham też dobre brzmienie, bardzo trudno mi jest się pogodzić z taką wizją, że zmierzamy, nieuchronnie zmierzamy w stronę cichej motoryzacji. W stronę motoryzacji, gdzie obcujemy jedynie z szumem wiatru opływającym karoserię, wiadomo, szumem opon, który będzie nam towarzyszył w zależności od prędkości. No i tyle, no i ewentualnie muzyki z radia, czy jak będziemy odtwarzać z jakichś naszych, nie wiem, przez Bluetooth albo przez USB z nośników. Jest to dla mnie o tyle trudne, że dla mnie obcowanie z samochodem wiąże się z doznaniami akustycznymi. Ale słuchajcie, no właśnie to jest ten problem. Ja nie mogę za bardzo się wypowiadać na temat aut elektrycznych, bo mam nadzieję, że moi koledzy będą bardziej kompetentni, bardziej doinformowani w tej kwestii, po prostu już mieli okazję przetestować auto elektryczne. Ja pierwsze auto elektryczne, nie mylić z hybrydą, Pure Green, Pure Electric Vehicle, będę miał okazję przetestować dopiero po tych targach i to będzie
samochód BMW i3S. Także bardzo się cieszę, dziękuję przy okazji działowi PR BMW, ponieważ traktują mnie poważnie od samego początku, już wiele aut mi dali i chociażby na te targi przyjechałem bardzo przyjemnym autkiem, jakim jest BMW 640i. Tak, seria 6, bardzo ładnie. Na poprzednie targi w zeszłym roku przyjechałem Renault Kadziarem bodajże, 1.2 TC. Także, no, też przyjemny samochód, ale jednak no, przyjemniejszy w trasę jest na pewno ten dzisiejszy samochód, który przyjechałem. Ale właśnie wracając do tego problemu z moją oceną, czym będzie motoryzacja jutra w kontekście samych aut, samych pojazdów, którym będziemy się poruszać. Ja na przestrzeni testów mogłem przetestować, miałem okazję przetestować wspaniałe hybrydy, niewątpliwie wspaniałe hybrydy, jakimi są auta Infiniti Q50S, 3,5-litrowa jednostka wolnossądząca V6 i motor elektryczny z napędem na 4 koła samochód. Fantastyczna hybryda, ale nastawiona na osiągi. Nie ma nic wspólnego z tym, do czego zmierza motoryzacja, czyli właśnie z zasięgiem na baterii. Tu był dopalacz, tu mieliśmy po prostu dopalacz, który dawał nam boost chwilowy. I na tym prądzie właściwie kawałeczek można było przejechać. Podobnie się ma sprawa z Lexusem GS 450H, też fantastyczny samochód, i niedawno testowanym Lexusem RX 450H. To są wszystko świetne auta, ale ani nie miałem okazji przetestować hybrydy typu plug-in, czyli takiej, która zapewnia nam możliwość poruszania się po moim mieście, jakim jest Warszawa, bez konieczności używania silnika spalinowego. I to jest właśnie idea, myślę, że tego przejścia między właśnie hybrydami plug-in i samochodami elektrycznymi. Natomiast po prostu na tym polu nie mogę Wam nic powiedzieć, więc może przejdę do też bardzo ważnego terytorium, jakim jest postrzeganie samochodów przez dzisiejszych Polaków. Prowadzę kanał już od 2,5 roku. Bardzo ładna liczba teraz subskrybentów, 50 tysięcy subskrypcji mi się pojawiła na kanale, jestem bardzo szczęśliwy, dziękuję wszystkim. Ale w tym czasie miałem okazję przeczytać bardzo wiele wpisów na temat tego właśnie, że trzeba być skończonym frajerem, żeby na przykład brać auto w kredycie czy w leasingu nowe, wynajmować w długoterminowym wynajmie. Zamiast właśnie kupić jakieś używane auto, mieć na własność i tak dalej. No i właśnie to jest ten problem własności. To jest problem chyba głównie w naszym kraju, bo myślę, że już kraje takie jak Niemcy, Holandia, no po prostu troszkę wyżej rozwinięte, nie mają już takich problemów jak Polacy, którzy cały czas patrzą na to, że trzeba mieć coś na własność. I zobaczcie, na przykład w sferze mieszkań nie jest to żadnym problemem już dla ludzi mieszkających w dużych miastach w Polsce wynajmować mieszkanie. Nie przez kilka miesięcy, nawet latami. Mogą przeznaczać na przykład 2000 czy 2 z kawałkiem na cudze mieszkanie, wynajmować, ale już pomyśleć na przykład, że za 1000 zł miesięcznie, mówię w kwotach brutto, wynająć jakiś samochód na pewien okres i potem ponownie wynająć po kilku latach, wziąć kolejny nowy samochód, to już się niektórym ludziom wydaje, że to jest nienormalne. No moim zdaniem właśnie to jest też motoryzacja jutra. Odejście od koncepcji posiadania własnego samochodu. I myślę, że coś w rodzaju car sharing, coś w rodzaju takiej wypożyczalni, która będzie na przykład oferowała nam możliwość wypożyczenia wielu aut w trakcie roku, w ciągu roku, płacimy na przykład jakąś jedną kwotę co miesiąc, jeden abonament. Na przykład mamy, nie wiem, no 1600 zł, 1800 brutto, nieważne. I w ramach tego abonamentu potrzebujemy samochodu na wakacje, bierzemy Volkswagena Multivana. Potrzebujemy na ileś miesięcy do miasta autka małego, bierzemy Nissana Micra albo coś innego. No myślę, że się rozumiecie ze mną. Chodzi o to, że będziemy bardziej elastyczni. Nie będziemy już musieli dokonywać wyboru, jaki to samochód wybrać. No mam rodzinę, ale z kolei po mieście jeżdżę przeważnie sam albo w dwie osoby. Właśnie już nie będzie tego problemu. Będziemy mogli wymieniać sobie samochody w ramach jednej opłaty. Ja tak właśnie widzę motoryzację jutra. Może się mylę, ale tak myślę, że do tego zmierzamy, że nie będziemy przywiązani do jednego samochodu. Oczywiście, jak wiecie albo nie wiecie, ja nie boję się użyć tego słowa. Kocham swoje auto, uwielbiam. Nie muszę nim jechać szybko. Uwielbiam nim nawet uprawiać spokojny cruising, słuchać V8-ki, modulować brzmienie, ponieważ mam jedyną słuszną skrzynię, jaką można mieć w takim aucie, moim zdaniem, żeby to miało sens i żeby była naprawdę stuprocentowa interakcja z samochodem, połączenie takie nasze z życie, z silnikiem, ze wszystkim, z tylnym napędem, właśnie skrzynia manualna. I to mi daje niesamowitą frajdę. Cieszyłem się jeżdżąc teraz Lexusem RX 450H na samym prądzie, ale to była bardziej taka zabawa, obcowanie z ciszą przez chwilę. Natomiast jak odpalałem, dotknąłem mocniej pedału gazu i do głosu dochodziła 3,5-litrowa V6. No to mimo skrzyni CVT, oczywiście, bo tam był automat z ciągłym wyciem transmisji. To mimo tego, że właśnie ta hybryda była bardzo przyjemna w ciszy,
jednak silnik swoje robił i bardzo miło mi było słuchać tej V6. Tak więc, moi drodzy, jeśli mam mówić coś w kontekście motoryzacji jutra i jak ja to widzę, przede wszystkim w kontekście mediów, my jako twórcy będziemy coraz większą siłą. Ludzie, szczególnie młodsi, już ja myślę, że praktycznie zrezygnowali w niektórych przypadkach, a może w większości przypadków, z telewizora, w sensie urządzenia do podłączonej telewizji kablowej, cyfrowej, wszystko jedno, czego, czy satelitarnej. Przerzucamy się na internet. Mamy smartfony, które wszędzie ze sobą nosimy. Możemy w każdej chwili obejrzeć jakąś recenzję, przeczytać coś na temat danego auta. Jeżeli kupujemy gazety w kioskach, w Empikach, to jest jakiś trochę już relikt taki, no przynajmniej moim ja tak myślę, możecie się ze mną nie zgadzać, chętnie podyskutuję zaraz z wami, jak się skończy to moje wystąpienie, chętnie posłucham może waszych pytań, macie jakieś uwagi, ale moim zdaniem za ileś lat właśnie odejdziemy od silników o zapłonie iskrowym czy samoczynnym na rzecz właśnie hybryd typu plug-in, już bardziej właśnie plug-in w stronę elektrycznych samochodów, stricte już typowo zielonych, przyjaznych środowisku, ale też będziemy odchodzić pomału od właśnie formy gazet na rzecz internetowej, bardziej interaktywnej, medialnej recenzji auta, testu. Tak to widzę. No to słuchajcie, życzę wam wszystkim miłego pobytu na targach, owocnego zwiedzania, miłych doświadczeń, przeżywania tych targów wspólnie z nami, vlogerami, twórcami. No i myślę, że to wszystko. Zostańcie jeszcze chwilkę i na koniec posłuchamy, jak ładnie brzmi to, co już jest motoryzacją dnia wczorajszego, wczorajszą motoryzacją, która niewątpliwie nieuchronnie zmierza ku, tak jak dinozaury, no w końcu wyginie, nie oszukujmy się, niestety. To będą tylko freaky jakieś tam w swoich shopach, w jakichś stodołach trzymali takie właśnie Mustangi czy inne auta z potężnymi silnikami i pokazywali dzieciom, wnukom, czym kiedyś się jeździło. Do zobaczenia, trzymajcie się. Wyprzedzamy nasze czasy, chcemy już być w tej przyszłości, nie możemy się doczekać, w którą stronę ewoluuje motoryzacja, jak będą wyglądały samochody, a ja tu gadam jak jakiś stary tetryk dinozaur, że bulgoczący silnik, ryczący, nic nie słychać w samochodzie, napawam się tym. Może jestem wyjątkowy, może jakoś jestem troszeczkę odjechany w jakieś klimaty, ale no nie wiem, czy tak do końca jest, bo popatrzcie, co się dzieje na targach. Jak tu przychodzicie, tłumy tu przychodzą niemożliwe, ja tu jestem od kilku dni i jeszcze myślałem, trochę zacząłem narzekać na prezes, że jakaś taka, no już za duża publiczność przyszła, żeby mnie nazywać szarańczą tego tłumu, ale to, co się działo w sobotę i niedzielę, to ja się tak przeraziłem, słuchajcie, że co mam to, co powiedziałem, że to w ogóle nikogo prawie nie było. Teraz to, co się dzieje, też się mogę ledwo przecisnąć. Ale dlaczego ludzie tu przychodzą? No, czy przychodzą tutaj oglądać auta, które nie brzmią, które w sobie nie mają nic żywego? Bo dla mnie, co jest żywe w samochodzie? Dla mnie żywe w samochodzie jest... To jest właśnie żywe. A nie, że wtacza się samochód bezszelestnie i nawet jak jest piękny, No to co z tego, że jest piękny? No jest mnóstwo pięknych aut, ale nas pociąga właśnie to, że te samochody ryczą. Tak jak my mówimy, mamy głos, no wyobraźcie sobie, że ja występuję przed wami i mnie nie słychać. No jaki to ma sens? Dla mnie to jest kompletnie bez sensu, prawda? Tak więc, znaczy nie, no mówię, no nie zaproszę następnym razem na te targi, bo wiecie, coraz więcej elektrycznych samochodów, więc tak, zwiedzając te targi, jestem pełen optymizmu, bo rzeczywiście już teraz produkowane są fantastyczne auta typu hybrydy, typu plug-in, które możemy kupić, jak nas stać.
koncepcyjnych aut jest sporo, które oczywiście na pewno będą lekko zmienione, bo te wszystkie koncepty czasami tylko podlegają minimalnym metamorfozom w finalnym produkcie, ale uważam, że rozwój motoryzacji zmierza we właściwym kierunku, jest to coś fajnego. Tylko odwiedziłem Tesla, odwiedziłem stanowisko Tesli. Powiem wam, że ciekawa sprawa, bo Tesla w katalogach podaje jakieś bardzo duże zasięgi. To są drogie samochody, tam nawet można wyczytać, że 500 km można zrobić Tesla. Nawet, no nie wiem, więcej. Ale mówię na filmie, to jest jeszcze temat mi troszkę obcy, więc nie chcę tu palnąć jakiegoś babola. Natomiast zapytałem panią, która przyjechała z Warszawy, czy nie miała problemu z dojazdem, no bo na pełnym ładowaniu jechała. No i powiedziała mi tak, no to niestety, to tak, wjeżdżam na autostradę, tempomacik ustawiam na 110 na godzinę i no i ja tak jadę do Poznania tą autostradą. Nic, żadnym, broń Boże, tam przykazówek, bo wiecie, autostrada, droga ekspresowa jest najgorsza dla auta elektrycznego. Nie odzyskujemy energii, nie ma odzysku energii kinetycznej. I jak myślicie, to pytanie do was, zobaczymy, czy ktoś trafi. Range, czyli zasięg, zawsze jest szacowany, tak jak w samochodach nowych z silnikami benzynowymi czy silnikami diesla mamy podawany, szacowany zasięg. Jaki zasięg był, kiedy dojechała do Poznania, bo już nie będę was trzymał w niepewności, że nie dojechała. Oczywiście dojechała. Jaki miała zasięg, jak dojechała na miejsce? Kto ma jakiś pomysł? No powiedzcie. Ręka w górę, ja podam mikrofon. Dobra, bo żeby było was słychać. O, tu, tutaj go. 100 km. 100 km. No, troszeczkę mniej było, może ktoś da inną propozycję. Zaraz wam powiem, nie martwcie się. 70 tam słyszę? Ręka w górze. No, 50, no, dobra. Proszę. To się troszkę może... Jakieś 15? O, gratuluję. Chyba najbliżej. 7. Chcielibyście dojeżdżać do Poznania jeszcze w korkach, mając na przykład 10 km czy 15 km zasięgu i... No i co zrobicie? Co zrobicie, jak staniecie na drodze? No to straszna wiocha. Pchać Teslę? No to się wygląda jak idiota, nie? Więc to jest ten problem. Problemem jest infrastruktura, to raz. Problemem jest wydajność, żywotność akumulatorów. Ale to wszystko jest do rozwiązania. Natomiast jeszcze wrócę do wieczoru dla mediów. Press day, czyli to, co się dzieje tam... Czekaj, nie pan. Czwartek to był press day? Czwartek. Tak, czwartek. I to już tyle, jak mi siedzę. Więc w środę, przyjechałem tu w środę. Bardzo fajny, właśnie mówiłem na filmie, BMW 640i. Super samochód, ale nie mam wspólnego z hybrydą, ani z autem elektrycznym. I powiem wam, że mijałem jedną Teslę i właśnie dlatego miałem takie... tak się zastanawiałem, dlaczego ona tak wolno jedzie? Przecież to jest autostrada, ja tam jadę 140 parę, no oczywiście nie szybciej. I ona tak jechała, to jest 110 na godzinę. I to właśnie jest to ograniczenie. Cały czas jeszcze musimy to rozwijać, doskonalić. Natomiast w czasie wieczoru dla mediów, który prowadził Adam Kornacki, w zeszłym roku pan Rafał Jemelita, ja siedziałem tam, gdzie wy, raz tu, raz tam. I to, co najbardziej emocjonuje nas wszystkich, to jest właśnie to, co wspomniałem wcześniej. Czyli... Ten dźwięk silnika. Jak prezentowane były nam samochody i motocykle, to my nie wiedzieliśmy, co wjedzie. My nic nie wiedzieliśmy. Siedzieliśmy, po prostu czekaliśmy, była muzyczka, jakieś tam slajdy i wszyscy czekali, jak coś wiecie. Ale to, co słyszeliśmy, to był właśnie silnik. Wyobraziłem sobie za 10 lat taki press night, że ja tu siedzę i jakie to będą emocje? Ja mam tylko z tym problem, wiecie, bo ja się też ekscytuję motoryzacją jutra, ale jakoś nie widzę... Nie widzę, no po prostu nie czuję tych emocji autoelektrycznych. Nawet jak przyspieszają w 2,7 do setki, to, no to sorry, no ale ja wolę 4,7 do setki i mieć właśnie to. To jest dla mnie sens motoryzacji, przynajmniej dzisiaj, ale może jestem dziadkiem, dinozaurem. Dobra, jeszcze żeby czekajcie, bo tu mnie zaraz zlinczują. Nie, jeszcze powiem o autonomii. Autonomia w samochodach, to jest temat, który już poruszali tu moi koledzy przede mną. To jest ciekawy temat, dlatego że testując, może nie będę zdradzał jaka marka, bo już więcej nie dostanę od nich aut do testów, ale ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą. Miałem taką sytuację, że uruchomiłem wszystkie niańki, asystentów, tarcze bezpieczeństwa w samochodzie i podjechałem, nie prowadząc samochodu, nie trzymając nawet kierownicy. Były czerwone światła, przede mną był kolarz, rowerzysta. No i spokojnie, nogi na podłodze, no bo samochód się sam zatrzymał, nic nie robię, czerwone światło i to był mocny silnik diesla. Sześciocylindrowy, bardzo duży moment obrotowy, kilkaset Nm i ten samochód, no domyślacie się, co zrobił w pewnym momencie. I ruszył, i to mocno. Ja nic nie zrobiłem, ja nie dotknąłem niczego. I gdyby nie mój refleks, to ja bym tego gościa, biednego rowerzysty, po prostu staranował tym drogim autem prasowym. No walnąłbym go w to tylne koło, aż nie chcę myśleć, co by się stało. W ostatnim momencie się kilkanaście centymetrów przed nim zatrzymałem. To jest nagrane, także możecie to znaleźć na moim kanale. To nie jest ściema. I trochę się przestraszyłem, bo wczoraj był poruszony temat właśnie wypadków, jakichś groźnych sytuacji, nawet niestety, no mogą być też wypadki śmiertelne. Kto za to wtedy odpowiada? No wyobraźcie sobie, od strony prawnej to jest bardzo ciężki temat dla polityków i ogólnie, no żeby, jeżeli jest już samochód autonomiczny,
no to kto odpowiada w sytuacji, kiedy ten samochód popełni przestępstwo na drodze? No, czy kierowca, właściciel tego auta, czy programista, czy ludzie, którzy go oprogramowali? I teraz może zapytam was, poproszę, żeby każdy podniósł rękę do góry, jeżeli mielibyście pewność, że dzisiaj autonomiczne samochody są bardzo bezpieczne, już są za etapem beta testów i kosztują tyle samo, co silniki, normalne samochody standardowe, nie autonomiczne, które prowadzimy. Czyli autonomiczny samochód zakładamy, że w ogóle już nie ma kierownicy nawet. Wsiadacie jako pasażer, nie kierowca. Niech podniesie rękę do góry ten, kto by w stanie był kupić taki samochód albo wynająć w leasingu, w kredycie, wszystko jedno, zamiast normalnego samochodu, który da się prowadzić, przeżywać jakieś emocje z tym związane. No proszę bardzo. Nie bać się, nie będę tutaj brał na scenę. Kto chciałby? Las rąk widzę. O, jeden. Dwa. No właśnie. Trzy. O co tu chodzi? O, tak, tutaj było. A już masz prawko? Prawo jazdy jest? Nie, jeszcze nie, dobra, to będzie za ileś lat. A po co prawo jazdy? No tak, do takiego samochodu to prawda, dobrze. Ale posłuchajcie, właśnie, to jest ciekawe. Czy nie będzie trzeba zdawać jakiegoś egzaminu? Czegoś innego w rodzaju prawa jazdy? Bo takie pytanie, po co prawo jazdy? No to wyobraźmy sobie, że wsiada idiota jakiś i można na coś wpływać w tym samochodzie. No bo ja nie wyobrażam sobie, żeby programowanie było naszymi myślami. Trzeba będzie zaprogramować takie auto. Prawo jazdy nie będzie polegało na tym, że zdajemy je trzymając kierownicę, obsługując pedały, tylko właśnie ucząc się obsługi takiego auta. No bo ktoś ma jakiś inny pomysł? Ja nie mam. No chyba, że na przykład z naszego smartfona będziemy wpisywać, tak jak teraz programujemy nawigację i będziemy ustawiać wszystko. Tylko ja się obawiam, że to jeszcze są dalekie, dalekie czasy, dalekie lata w motoryzacji. Dopóki ten system nie zostanie perfekcyjnie dopracowany, no to może nie być za wesoło. No dobra, żeby nie przedłużać może, bo tu zrobi się za długi wykład. Może ktoś ma jeszcze jakieś pytania do mnie odnośnie tego, co powiedziałem. A ja przekażę mikrofon teraz. Okej. Okay. Już ile? Jeśli ma chodzić o autonomiczne auta, co pan sądzi o wypadku Ubera, tego samochodu w Ameryce? No, co mogę sądzić, no? Może nie będę poruszał tego tematu, bo był już tutaj wałkowany. No, nie mi to oceniać. No, ogólnie sytuacja jest taka, że jeżeli jest coś zrobione nie z naszej winy, no to mówię, no, wolałbym się na ten temat nie wypowiadać. Z racji tego, że prowadzę ten kanał, jestem osobą już jakby medialną i wolałbym nie zabierać w tym akurat temacie głosu. Także na to pytanie nie odpowiem. Sorry, ale z pewnych powodów. No. Może jakieś pytanie inne niż o Ubera? Ręka w górę? Możliwości są dwie. Albo ręka w górę, albo ręce do oklasków. Tak jest. W zależności od tego, czy jeszcze ktoś by chciał zadać pytanie. Okej. Okay. No to czas na brawa. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Idźcie tutaj z podziękowaniem dyplomu. Dzięki serdecznie.